Dzień dobry, witam w kolejnym programie Szepty Sknieji. Gościmy dzisiaj w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Naszym gościem jest pan Ferdynand Bejger, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, myśliwy, pasjonat natury, miłośnik przyrody. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o gwarze łowieckiej. Gwara łowiecka jest to środowisko, myśliwi tworzą środowisko, podobnie jak inne środowiska, grupy zawodowe. Różne grupy zawodowe mają swoją gwarę po to, żeby się wyodrębnić troszkę od reszty społeczeństwa. Dokładnie. I posługiwać się tym językiem w taki sposób, żeby ich inni nie zrozumieli. Podobnie też gwara łowiecka, język łowiecki, który jest elementem kultury łowieckiej, o czym mówiliśmy wcześniej, służyła po to, żeby myśliwi mogli porozumiewać się między sobą w taki sposób, żeby nie wiedział, gdzie polowali, co upolowali i tych szczegółów, których bardziej lub mniej takich dla myśliwych wygodnych lub niewygodnych, żeby osoby postronne tego nie wiedziały o tym. Ale też ułatwia komunikację między myśliwymi, ponieważ zamiast użyć pełnych sformułowań, zdań, można jednym słowem określić daną rzecz. Oczywiście, że tak. Język jest zwięzły i komunikatywny, tak jak to na polowaniu. Na polowaniu nie ma za dużo czasu, trzeba czasami się szybko porozumieć, żeby to polowanie przebiegało sprawnie i żeby było skuteczne. Gwara myśliwska, nasz język łowiecki jest niewątpliwie najbogatszym i najbarwniejszym językiem środowiskowym stosowanych od dawna. Zawiera wiele elementów języka staropolskiego, takiego archaicznego w tej chwili. On rzeczywiście, tak jak każdy język, ewoluuje. On się troszkę zmienia. Niektóre pojęcia niestety odchodzą już w przeszłość, już nie mają zastosowania z tego względu, że już nie ma niektórych gatunków zwierząt, na które polujemy, albo nie są już gatunkami łownymi, albo po prostu już inaczej się poluje. Szczególnie tyczy to broni i wyposażenia myśliwego, bo tutaj technika idzie do przodu i niektóre słowa, jak od tylcówka czy od przodówka, strzel była ładowana albo od przodu, albo w tej chwili już to jest nieaktualne, bo broń jest tak sprawna, tak technicznie doskonała, że już tych pojęć my już nie używamy. Aczkolwiek język łowiecki był wielce szanowany na dworach królewskich, u szlachty. Tak, no kiedyś łowiectwo, szczególnie na grubego zwierza, było domeną elit. Było domeną królów, magnatów, no wielkich posiadaczy ziemskich. Drobni jacyś tam posiadacze ziemscy, jacyś chłopi i tak dalej, mogli polować tylko na zwierzynę drobną, na przykład na zając, na kuropatwy, na ptactwo. Natomiast na żubry, na łosie, na dziki, na jelenie polowali w zasadzie monarchowie. Również na jakieś takie szczególnie cenne gatunki zwierząt łownych w owych czasach, na przykład na bobry, no to też taki tutaj sobie król nasz swego czasu wydał edykt bobrowy i ustanowił takie stanowisko bobrowniczego. Ci bobrowniczowie tam pilnowali rewirów, gdzie bobry miały swoje żeremia i pilnowali, żeby ktoś tam na nie nie kusował, bo futro było bardzo cenne, no i tylko tam powiedzmy sobie ten król mógł na to polować czy jego wyznaczone osoby i potem tam jego małżonka czy nosiła futro bobrowe albo była derka bobrowa, jak poruszali się saniami, bo była bardzo ciepła. Ale też, tak jak mówiliśmy, osoby, które próbowały się do tego świadka dostać, a nie umiały się posługiwać tą gwarą łowiecką, nie znały tego klucza takiego, który otwierał drzwi na salony, one były czasami dotkliwie karane w średniowieczu, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Jedną z takich kar było zmuszenie drapania się tego nieumiejącego posługiwać się gwarą łowiecką na drzewo, po czym to drzewo ścinano. Kara była bardzo dla niego dotkliwa, a wokół pozostałych myśliwych... Razem z drzewem. Dokładnie, wzbudzała powszechną wesołość. No ktoś kiedyś złośliwie powiedział, że już potem tej kary nie stosowano, bo brakowało drzew do ścinania. Innym później, bardziej takim cywilizowanym też sposobem karania osób nie umiejących posługiwać się gwarą łowiecką było położenie go na tuszy upolowanej grubego zwierza, dzika lub tam jelenia i płazowano go dotkliwie kordelasem myśliwskim. Po trzykroć każdy myśliwy przychodził i wymierzał mu tę karę, żeby zapamiętał i drugi raz tego błędu nie popełniał. Należy też wspomnieć, że to chyba nie chodziło
wyłącznie o to, że nie umiał się posługiwać, ale też nie potrafił się posługiwać, mimo że częściowo go znał, bo na przykład ta nasza mowa łowiecka rozwija się od paru setek lat i najgorszy jej okres przypadł na nasze okres, kiedy byliśmy pod zaborami, tak. Bo wtedy była największa jakby barbaryzacja i duże zachwaszczenie naszego języka germanizmami. I rusycyzmami. Zabrzymy. Tak, no, ale język łowiecki mimo wszystko potem przetrwał jako taka enklawa językowa do dzisiejszego dnia i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast dla osób zewnętrznych czy z zewnątrz on ma być niezrozumiały. Jak ja powiem, że w tym miocie strzeliłem dwa koty, no to nikt nie będzie wiedział, oprócz tu pana dyrektora, który wie, o co chodzi, bo kot to w języku łowieckim jest zając, a miot to jest obszar opolowywany lub też może być młode pokolenie, tak na przykład jak locha ma miot, no to znaczy ona się wyprosiła, albo zajęczyca ma tam miot, czy lisica, no to to są jej szczeniaki, czy warchlaki, czy młode zajączki. Ja sobie pozwoliłem wyrzucić z internetu te germanizmy, które weszły do słownika łowieckiego, ale dzięki intensywnej pracy myśliwych one powoli już wyszły. Są to między innymi z niemieckiego sztreka zamiast pokot, sztrafą polować zamiast ławą, rubaszyć zamiast kusownik. Tak, raubszyc to jest niemiecki kusownik, więc... To takie spolszczone. My bardzo dużo czerpaliśmy z kultury niemieckiej i austriackiej, natomiast język jest już wyłącznie naszą zasługą i że tak powiem, nasz polski czysty. Natomiast on bywa czasami komiczny, jak na przykład weźmiemy sobie takie słowo jak ambona, no to jakby nie każdy będzie rozumiał, o co chodzi. Kiedyś miałem zajęcia z dziećmi. Ludzie kojarzą z kościołem. Dokładnie. I właśnie jedna z dziewczynek, która bardzo się doskonale orientowała w tematyce, mówiliśmy o lesie, o drzewach, o zwierzątkach. Powiedział, że mój tatuś z dziadkiem siedzieli na ambonie i wyszła im locha. No i pytam, co to jest ambona? Więc dzieci nie wiedziały. Mówiła, byliście w kościele, no opiekunka dzieci protestuje, że to nie o to chodzi. Oczywiście, że nie o to chodzi, bo to jest po prostu podwyższone stanowisko dla myśliwych, które służy do obserwacji zwierząt, no i również do polowania. Z tego względu, że z góry na dół jak się strzela, to ten strzał jest bezpieczniejszy. No ale skojarzenie z kościołem jest. Tu mógłbym jeszcze przytoczyć takie elementy języka łowieckiego, które na przykład odnoszą się do różnych gatunków zwierząt. Na przykład jak się nazywają oczy poszczególnych gatunków zwierząt. Na to jest szereg określeń. Ja sobie również przygotowałem się, wynotowałem tak jak pan redaktor. I oczy zwierząt to na przykład świece, patry lub trzeszcze, lampy, ślepia albo zierniki. No, w zależności od tego, jaki gatunek zwierzyny. No, świece to u zwierzyny płowej, patry lub trzeszcze to u zająca. Lampy, często mi się zdarza na przykład, jeżeli jest ktoś obecny, postronny, niemyśliwy, rozmawiając o zwierzynie, tłumaczę od razu, że tak powiem, z naszego na nie nasz. Na przykład, jeżeli chodzi o nogi u zwierząt, są badyle, są biegi, są cewki, skoki. Tak, więc, stawki, cieki, wiosła, tak, szpony też. Więc jeżeli mówię, że bo ptak nie biegnie w naszej gwarze łowieckiej, tylko cieknie. Wycieka. Tak samo jeżeli opowiadałem na przykład, jak lis potrafi, ile szkód potrafi zrobić na przykład w sarnie, w pogłowiu sarny, że widziałem obok nory lisa ileś tam cewek, to muszę przetłumaczyć to, że chodzi o nogi sarny. Kończyny sarny, tak. Więc jak się opowiada o czymś właśnie w języku łowieckim, się użyje konkretnie, na przykład strzelałem i ktoś tam mówi, strzelałem, trafiłem w badyl. No to wiadomo, że strzelał do jelenia. Tak. Jakby strzelał i trafił w bieg, to wiadomo, że chodzi o dzika. W cewkę, wiadomo, sarna, stawkę, no to do lisa. To już my wiemy dokładnie, o co tam chodzi i nie musimy sobie tłumaczyć. I po to właśnie ten język jest, żeby on był komunikatywny, a równocześnie dla osób postronnych niezrozumiały. Aczkolwiek wiele z tych słów z naszej gwary łowieckiej, ja pozwoliłem sobie wyrzucić to na kartkę, przeszło do potocznego języka, którym obecnie posługujemy się. Na przykład anons, baruk, burknięcie, kita, pielesz, pokot, ponowa, posoka, sadyba. Tak. No kita wiadomo, wszyscy teraz wiedzą, że kita to jest ogon lisa i jak lis ucieka, to zamiata kitą. Dlatego się mówi, że lis przehera, bo on
zamiatałem sękiną w lewo lub w prawo. Jak myli, biegnie, sznuruje. Tak, jak biegnie, to sznuruje. Albo jak się mówi, iść wilczym tropem, znaczy jeden wilk idzie za drugim w taki sposób, że stawia łapy w tropy poprzedniego wilka. Jak patrzymy, to wydaje nam się na końcu, że wszedł jeden wilk. I żeby policzyć, ile wilków szło, musimy tak daleko iść w ten trop, żeby dojść do miejsca, gdzie wilki się rozeszły. Wtedy patrzę, aha, było ich 4 albo 5. Odpowiedziałem. To jest taka sztuka tropienia wilków, między innymi na tym polega. W przypadku wąskich, izolowanych społeczności czy grup społecznych o określonej profesji, z upływem czasu w ich kręgu kształtowały się odrębny język środowiskowy. I ja tu powrócę do tego, że nasz język kształtował się w zasadzie od początków piśmiennictwa, jak powstało, i sięga prasłowian. No, ten język z początku był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako przekaz ustny. Dopiero potem nauczyliśmy się pisać już nie po łacinie, tylko po polsku i zaczęto potem już ten język zapisywać. I od tamtej pory właśnie biorą się początki słowników łowieckich lub też książek o języku łowieckim. Chciałbym tutaj taką książkę Państwu pokazać. Stanisław Hoppe, polski język łowiecki. Stanisław Hoppe był wybitnym językoznawcą, jeśli chodzi o łowiectwo. I bardzo wiele tu terminów zawarł i je opisywał. Dla przykładu mogę zacytować, jak on pisze o dziku. Tak akurat przypadkiem, bo można tutaj dowolną stronę otworzyć i sobie przeczytać. O dziku jest tak. Dzik kroczy albo sunie, uchodząc sadzi. Głos jego to fukanie. Poszczelona młoda sztuka kwiczy, a jej głos to kwik. Dzik poi się i lubi się chłodzić. Nurzać w błocie, skąd się wzięła jego nazwa błociarz. W kąpielisku, rechcąc albo rechtając z zadowolenia, po czym wyciera się zwykle o te same drzewa, które obiela, maluje. Bardzo miły, to też stary tekst. Też stary tekst, też stary, to jest cytat starego tekstu i właśnie są tam te elementy, które właśnie nam nie pozwalają malowniczo opisać tego dzika i jak czytamy ten tekst i słuchamy go, no to wyobrażamy sobie tego dzika, jak on sobie chodzi. Jest taki malowniczy. Tak jest malowniczy, tak jest opisowy. A proszę powiedzieć, czy język gwara łowiecka jest dalej kultywowana, czy na to się zwraca uwagę w kołach, w łowiskach, w PZTU w ogóle? To znaczy starania są, no, można powiedzieć, bardzo duże i wręcz potężne, żeby ten język nadal był stosowany i używany. Natomiast wiadomo, no, młode pokolenie ludzi zapatrzonych w telefony komórkowe, no, być może mniejszą wagę do tego przywiązuje i no, to jest taki znak czasu. Być może dla nich to nie jest aż takie ważne. Szczególnie dotyczy to osób, które w jakiś taki sposób szybki zdobyły uprawnienia do wykonywania polowania. Osoby bogate, które nie musiały przechodzić tego stażu, może nie miały ojca czy kogoś w rodzinie, kto polował, wprowadzał od młodych lat w arkana sztuki łowieckiej. To niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że no jest szereg osób, jakiś margines tej grupy myśliwych, tej społeczności myśliwych, no, która mniejszą wagę przywiązuje i takiego osobnika łatwo jest, powiedzmy, w czasie rozmowy wyłowić, że on jest takim troszkę tutaj, jak to mówiliśmy, profanem tego języka łowieckiego. No, doświadczenie myśliwe, tyci myśliwi trochę takie osoby lekceważą je, próbują ignorować. No ale no, tak jest życie. A szkoda, bo jest to piękna gwara, ma potężny zasób słów w swoim słownictwie, a Polski Związek Łowiecki w ostatnim okresie czasu wystąpił do Unii Europejskiej z pewnym wnioskiem. Tak, żeby uznać jako dorobek narodowy ten nasz, dorobek naszej kultury łowieckiej, ten nasz język łowiecki. No i prawdopodobnie zostanie to załatwione pozytywnie. Z drugiej strony, przynajmniej w moim kole łowieckim tak jest, że osoba, która nie posługuje się gwarą, jest po prostu nie tyle ignorowana, co po prostu nie zabierana na polowania, nie spędza się z nią wspólnie czasu. Ta osoba się po prostu musi dokształcić. Tak, to jest właśnie taki sposób edukacji tych osób, o których mówimy, że jeszcze są niedokształcone, jeśli chodzi o język łowiecki, tak jak to było dawniej kiedyś. Kiedyś nie było, powiedzmy tam, ja mam prawo polować w tym terenie, bo mam legitymację i jestem w kole łowieckim. Kiedyś osoby były zapraszane na polowanie, więc jeśli ktoś, kto organizował polowanie, był to przeważnie ktoś, kto posiadał teren łowiecki, czyli osoba majętna, o jakimś statusie wyższym, społecznym, zapraszano
szereg osób na polowanie i ktoś, kto tam się powiedzmy nie zachował, między innymi właśnie nie stosując języka łowieckiego, najzwyklej w świecie nie był po prostu już potem zapraszany. Mógł się głowić i dziwić dlaczego. Ktoś może tam na boku mu wytłumaczył. Chłopie, ty się nie nadajesz do tego towarzystwa, bo po prostu nie umiesz tego robić, co my robimy, bo my jesteśmy elitą i my to nas odróżnia od innych. Tak, pomyślałem sobie właśnie, mówiąc o tych słowach, które przeszły do języka potocznego z gwary łowieckiej, mówiąc o kicie. No kita, wiadomo, jest to ogon lisa. Lis naturalnie nie jest szkodnikiem, jest drapieżnikiem, ale w lasach ogromne spustoszenia czynią i psy, i koty zdziczałe. Właśnie, w odniesieniu do zwierząt dziko żyjących nie możemy użyć tego pojęcia, jak pan słusznie zauważył, szkodnik. To jest wszystko element tej biocenozy leśnej, prawda, i każde zwierzę ma tam swoje miejsce i po prostu żyje tak, żeby przeżyć. Więc jeśli lis jest drapieżnikiem i zjada, tak jak mówiliśmy, na przykład młode sarny i tam są przy noże te cewki, jako dowód rzeczowy, corpus delicti. Tak, to jest jego jakby prawo do przeżycia. Natomiast takim intruzem w łowiskach to jest właśnie pies, który jest bezpański, albo kot, który sobie wybiera się, mając swoją miskę mleka w domu, jego instynkt drapieżnika jest tak silny, że wybiera się sobie tam w teren i poluje. Bardzo dużo ptaków wróblowatych pada ofiarą kotów i to zarówno ptaków lotnych, jak i powiedzmy piskląt, czy nawet jajka są niszczone w gnieździe. No, to są potężne ilości. Anglicy, słonka, kaczka. Tak, no, wszystkich ptaków, które gnieżdżą się na przykład na ziemi. No, wtedy te drapieżniki mogą tam, te szkodniki mogą tam znaleźć to gniazdo i je po prostu zniszczyć. A proszę powiedzieć jeszcze, jak to jest naszym widzom, ponieważ psy, ludzie wychodzą z założenia, cóż takiego, niech się pies wyhasa, niech sobie, niech nawet puszczają luzem na całe noce i ten pies chodzi bezpańsko sobie po lesie. Co on może zrobić? Czy jest groźny, czy też nikomu nie wadzi? Przypomnijmy to, że z psem powinno się wychodzić na smyczy i w kagańcu. Więc wychodzenie gdziekolwiek, w mieście i poza miastem. Więc jeśli ktoś wyjeżdża poza miasto i wypuszcza psa, czyli nie jest on ani na smyczy, ani nie ma kagańca, no to już złamanie jest tego pewnego przepisu. I ktoś mówi, a bo ten pies to on tak nie za szybko biega, on tam żadnego zająca nie dogoni, żadnej sarny nie dogoni. Tylko musimy pamiętać tak, że on nie musi dogonić. On wystarczy, że się pojawi tam gdzieś w łowisku i straszy, płoszy tę zwierzynę. I ona już ma stres. Ona już nie może wypoczywać, nie może żyć swoim naturalnym rytmem, tylko jest przepędzana, przeganiana, szczególnie w okresie zimowym. Powiedzmy sobie, to się wiąże z ubytkiem energii, a żeru nie ma pod dostatkiem, więc też to jest jakiś uszczerbek dla takiego zwierzęcia. Przy czym na przykład duże psy, jak jest śnieg, leży, one suną po tym śniegu, a sarna z racji swej budowy przy szybkim biegu skacze i zapada się w tym śniegu. Z tak zwaną skorupą, tak. To właśnie pies mniejszy lub większy, podobnie wilk lub lis, mówią myśliwie, wierzchuje, czyli idzie górą po tej skorupie, a zwierzyna płowa, która ma ostre racice, przebija tę skorupę i zapada się, wręcz uciekając, rani sobie kończyny, badyle lub cewki, tak jak mówiliśmy, nawiązując języka, i jest łatwą zdobyczą dla takiego drapieżnika, jednego lub kilku. Najgorzej, jak psy się łączą w takie watachy, to co pan redaktor powiedział, wypuszczane są na noc przez, powiedzmy sobie, właścicieli po to, żeby rano były najedzone. Nie trzeba wtedy ich karmić, a one się żywią gdzieś tam czymś, co znajdą sobie w lesie lub na polu. I to jest barbarzyństwo. I to jest po prostu barbarzyństwo, to należy potępić, no ale to są pewne też nawyki i zwyczaje, które ciężko jest wykorzenić. Co jeszcze można by powiedzieć na temat kotów i psów, żeby widzowie zrozumieli, jak ważną rolą i rzeczą jest to, aby nie puszczać ich samopas i nie wyrzucać, nie pozbywać się zwierząt domowych tego typu w lesie? Więc tutaj no, wracamy do pojęcia moralności, etyki, nie tylko myśliwskiej, ale również posiadaczy psów. A wszyscy kochają pieski, wszyscy kochają kotki, tylko każdy zapomina, że trzeba wziąć woreczek foliowy i tam po tym psie sprzątnąć. Pieska się kupuje dziecku na prezent, jak piesek przestaje być ładnym szczeniaczkiem, zaczyna być większym psem, już jest brzydki, się nie nadaje, albo jedziemy na urlop na miesiąc czasu i co z tym psem zrobić, więc się go tam gdzieś porzuca, niektórzy nawet drutami przywiązują do drzewa w lesie i to jest dopiero barbarzyństwo. Więc tutaj odwoływałbym się do odpowiedzialności naszych
posiadaczy psów, żeby sobie zdawali sprawę, że z jednej strony bardzo krzywdzimy tego psa, a z drugiej strony również otoczenie, w którym ten pies będzie się poruszał, też przeżywa swoisty stres i jakieś negatywne ma odczucia z tego powodu. Ja pamiętam, powracając do gwary łowieckiej jeszcze już na samo zakończenie, jak mój pierwszy strzelony dzik, jak byłem, że tak powiem, chrzczony farbą, musiałem tłumaczyć, bo ludzie się dziwili, farbą cię mazali w lesie, to dziwne te łowiska są. Musiałem tłumaczyć, że krew to farba, że u dzika to nie jest sierść, tylko suknia. To są właśnie te elementy gwary łowieckiej. Jeszcze może przytoczę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiliśmy o oczach zwierząt, o kończynach, ale można również o zębach powiedzieć, jakie są zęby. Kęsy na przykład to u lisa, kłańce u wilka. Dzik ma oręż, ma szable, które są wyrastają z żuchwy i fajki, które są z górnej szczęki. Jelenie posiadają coś, co się nazywa z niemieckiego grandle. To są takie szczątkowe kły, które im jeleń jest starszy, bez względu na to, czy to jest łania, czy byk, ładnie się przebarwiają, nawet służą artystom do produkcji biżuterii myśliwskiej. I są trofeum myśliwskim również. Są absolutnie trofeum myśliwskim. Strugi. No, strugi by się kojarzyły z bobrem, ale to są siekacze zająca. On sobie struga jakąś tam marchewkę, czy brukiew, czy buraczek w polu. A narządy słuchu, no to tak, łyżki, śmieszne to wygląda, ale jak się popatrzy na głowę jelenia, to rzeczywiście to ucho przypomina taką jakąś łyżkę do nabierania zupy, prawda? Zając ma z kolei słuchy. Bardzo długie takie ma te uszy, no bo jemu są potrzebne, żeby w porę, żeby się zorientować, że nadchodzi jakieś niebezpieczeństwo. Panie Ferdynandzie, nasz czas powolutku dobiegł końca. Będziemy kontynuować nasze rozważania łowieckie i myśliwskie w kolejnych naszych programach. A dzisiaj chciałem panu podziękować, a państwu przypomnieć, że naszym gościem był pan Ferdynand Bejger, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, myśliwy. Ja również panu dziękuję, państwu dziękuję i zapraszam łącznie z panem na kolejne, mam nadzieję, interesujące audycje. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy państwa również na przyszły odcinek Szeptów z Kniei, gdzie przybliżymy państwu dziczyznę, jej walory, a także zdradzimy parę przepysznych przepisów na potrawy z dzika.